Fabiański Klub Sportów Wodnych po raz 15 organizuje regaty o puchar prezydenta miasta Pabianic w klasie Optymist. Proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie zawodowe? Zainteresowanie dzisiaj jest, powiedziałbym, średnie, ale to głównie za sprawą pogody. Przełożyliśmy te regaty z ostatniej niedzieli września, też z uwagi na pogodę i jakoś nam ostatnio nie sprzyja. Liczyliśmy, że dzisiaj będzie troszkę lepiej, no ale 18 zawodników w tej chwili jest zapisanych. Mam nadzieję, że jeszcze jak zobaczą, że trochę pogoda lepsza, jeszcze tutaj się zjawią. 18 uczestników w jakim wieku? No tutaj jak widzę, chyba najmłodsi to będą w granicach 6 lat, a najstarsi do lat 16. Takie mamy założenie. Przypomnijmy, na czym polegają te zawody żeglarskie? Zawody żeglarskie, no cóż, od startu i kto pierwszy wróci do mety. Oczywiście jest sędzia główny tych regat, który wyznaczy trasę w zależności od wiatru i od miejsca startu. No i to jest dzisiaj, z uwagi na to, że mamy korzystny układ wiatru w poprzek zbiornika, będą dwa okrążenia. Dwa okrążenia dla każdego jednego startu. Co się liczy? Właśnie sprzyjający wiatr, umiejętności, połączenie wszystkiego? No to jest różnie. Dla słabszych zawodników lepszy jest wiatr, trochę silniejszy, ponieważ on już wtedy, powiedzmy, jakby reguluje ten cały ruch. Przy wietrze słabszym, a zwłaszcza tak jak tutaj na tym zbiorniku, wiatr wieje tak z różnych kierunków. No i wtedy trzeba czuć ten wiatr, czuć tą łódkę i podejmować, jak ktoś mówi, decyzję natychmiast. Co u młodszych zawodników, a powiedzmy dzieci, no jest trochę trudne. Szkoda, że zapachu nie mamy. Najważniejsza rzecz jeszcze nie, słuchajcie, nie machamy rumplem, żeby sobie po prostu, jakby to powiedzieć, silnikować, nie? No bo to będzie niesprawiedliwe, jeden będzie mocniej, drugi słabiej. To nie są zawody na machanie, na wiosłowanie, tylko na żagiel, dobra? Już zbrajamy się w cierpliwość, bo wiatr jest jaki jest. Próbujemy płynąć. Pamiętajmy o tym, że łódka nie płynie pod wiatr. Wiecie, o co chodzi? Niektórzy powinni wiedzieć, o co chodzi. Łódka nie płynie pod wiatr, trzeba halsować. Czyli jeżeli wiatr wieje nam w twarz, to musimy takim zygzakiem płynąć. Dokładnie, widzę, że wszyscy kumają. Tyle z mojej strony. Jedną. Dobra, proszę. Czekaj. Już jestem? Dorota, zapisuj. Tak, no Peron. Dobra. Peron, Krzysiek Skwarnecki. Peron. 66. Poczekajcie po kolei. No. Poczekajcie chwilkę. Hej, tak. Chodź na chwilę. Na razie chyba... Dobra, skrzydnie. Chodzisz tu i tu. Trzymaj. Tak sobie? Tak trzymasz? Lepiej? No nie, tak, lepiej chyba, nie? Czy wygodniej ci będzie? Dobra, tam linkę sobie weź po spod nóg. Pamiętasz też ten? Klasę? A, to by trzeba przepraszam. Trzyma! Ona ci podbija, musisz wyciągnąć trochę. O, teraz.
Ja proponuję nie wrzucać śmieci do końca. 3, 2, 1. Start. Cóż, cel regat to jest tak, żeby ćwiczyć jakieś nowe umiejętności, nowe zainteresowania, pokazywać, że jest jeszcze wiele innych zajęć niż powiedzmy tylko siedzenie na podwórku, w pokoju, przy komputerze. No a to jest przede wszystkim żeglarstwo, to jest bardzo wymagający sport, jeśli idzie o zjawiska tak jak fizyka, matematyka, bo trzeba składać wektory, umieć, prawda, złożyć te wektory, żeby poruszać się w odpowiednią stronę, czyli wypadkowa kierunku wiatru, własnej szybkości, oporu bocznego łódki. No i to jest dopiero jak się wie o co chodzi, to ma się dobre wyniki. Także to jest właśnie kształcący na tym poziomie, kształcący
sport. No a później no to już w dorosłym wieku czy w żeglarstwie morskim to inne problemy już występują. Czyli można powiedzieć, że uczestnikami tych regat nie są osoby przypadkowe. To są osoby, które już mają wiedzę w tym temacie, jakąś tak, choćby. Tak, to wszystko jest, to jest młodzież związana z rodzinami, z żeglarzami, którzy tutaj pływają w Pabianicach, ale głównie skoncentrowani są w Związku Harcerstwa, i któremu tu przewodniczy temu retmanatowi Stasiu Czarnecki. Powiedzmy jeszcze na koniec o nagrodach. Dla najlepszych są puchary. Są puchary, są nagrody rzeczowe w postaci plecaka, w postaci no, różnych takich upominków typu turystycznego. Także nagród jest sporo, prawie że wszyscy zostaną obdarowani. Tam czerwona boja i tam ten kapot czerwony. Nie? Czyli trzeba zapłynąć za czerwoną bojkę lewą butą i to jest przekroczenie linii, tak? Prawa ma później przez prawo. A potem już wszystko lewo i na lewo na czerwono. No to trzeba pamiętać, że punkt. Tak? No tak. No, a teraz już zasady fair play to pan sędzia, bo najwyżej pan sędzia będzie wyszedł. Razem trzymamy rąk poza łódką. Tam sobie wszystko nie zrobić. Druga zasada, tutaj się nie odpychamy. Płyniemy tam na tę pierwszą boję. Pamiętajcie, jak jedniecie boję, no to kręcimy kółeczką sobie jedną. Za ciasno było. Jest jeszcze jedna. Dobra, uwaga, odliczamy do trzech i potem na dźwięk dzwonu będzie start, tak? Dobra, 3, 2, 1, start! Nie, to nie odsłuchiwa.
tak? Tak. Na Daniel! Oj. Też. Patrzę. I chlebek poczony. Proszę. Ile co może? Krzysztof Kwarnecki będzie? Nie wiem, bo jechał. Okej, jeszcze raz powtórzę. Okej. Powiedz mi jedno okrążenie, bo mijasz tą bojkę prawą burtą, płyniesz na drugą i robisz i tak jakby jedno zamówko i wracasz. Wszystkie bojki lewą. Wszystkie lewą poza pierwszą. Poza pierwszą prawą. A wszystko poza lewą. Do pierwszej ci nie da. Ale i tak jakoś tak jest w przodu. Tam o stronę, nie właśnie. Ale co? Dobra, to odliczamy. Na dźwięk dzwonu start. Odliczam do trzech. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Start. Grzegorza Mackiewicza. Głośnie, głośnie, kto to tak czynił? To? No, dziękuję również tym, którzy grilla obsługiwali. Również dziękuję
wszystkim towarzyszącym osobom, które tutaj towarzyszyły zawodniczkom i zawodnikom. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj już zakończone 15 regaty o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic. Myślę, że będą się kolejne odbywały. Szkoda tylko, że tak rzadko tutaj na tym zbiorniku się spotykamy, raz w roku. Ale na pewno Pan Prezydent tutaj kilka słów powie, że już niedługo będziemy mogli takie zawody robić co miesiąc, a może nawet co dwa tygodnie. Tak to ma chronić. Bo nasza baza będzie niedaleko stąd. Niedaleko stąd. Jest to zamiar Pana Prezydenta, jest to nasze nie marzenie, tylko już bliskie zrealizowania oczekiwanie. To prawda, nad tym drugim stawem tam będziemy mieli swoją siedzibę, ale to już nie tylko. O wszystkim jeszcze tu Pan Prezydent dopowie. I Panie Prezydencie, bardzo proszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkim witam zawodników. Cieszę się, że coraz mocniej na rynek co roku się pojawia. I mam możliwość startowania, rywalizowania na tym zmodernizowanym akwenie. Co do Szkutni, małe pytanie wszystkich chętnych, zobaczmy czy jest chętny, którzy chcieliby ją zaprojektować od nowa i porządnie serdecznie zapraszamy. Za chwilę przetarg na projekt, który poprzedni nie spełnił naszych oczekiwań. Ja chcę wyrzucić głowę przede wszystkim dla Was, żeby młodzież mogła się spotykać, żeby często mogła być na wodzie, nie tylko tak jak powiedział Pan Kapitan raz w roku, ale żeby jak nie co tydzień, to przynajmniej co dwa tygodnie można było popływać na drugim stawie i rzeczywiście poczuć tą żyłkę żeglarską nie tylko od święta, ale szkolić się na co dzień. Wszystkim, którzy dzisiaj startowali, serdecznie gratuluję. Myślę, że mieliście przez pogodę różne atrakcje. I wiało, i było mokro, i padało, i zaświeciło na koniec słońce. W związku z tym, że żeglarstwo w pigułce w całej rozciągłości. Gratuluję zwycięzcom. Gratuluję wszystkim tym, którzy wystartowali w tych zawodach. Dziękuję serdecznie rodzicom i opiekunom, że zdecydowali się na takiej aury dzisiaj przyprowadzić swoje pociechy po to, żeby mogły spróbować i zmierzyć się z wiatrem i z wodą. Wszystkiego dobrego. Tak jak Pan Prezydent powiedział, jest to Wasz początek żeglowania, a są tutaj osoby, które w tym roku, w tym naszym klubie żeglowały na jachtach morskich poza granicami kraju. Nie widzę w tej chwili, pewnie gdzieś się tam oddaliły, ale były osoby, które były w tym roku w Szwecji, w Danii, w Niemczech i prawie w Norwegii. O, tam pływają na łódce. Prześwietli się na mniejszy jacht, bo tam pływali na morzu na takim jachcie, który ważył 27 ton. W porównaniu z optymistem można sobie to porównać. Także zaczynamy tutaj. Dzisiaj, jako tacy młodzi ludzie zaczynacie, a będziecie mieli dostęp do wszystkich krajów nad Bałtykiem i wiele, wielu innych miejscach. Nasz kolega w tej chwili jest na Teneryfie, inni pływają jeszcze na Morzu Śródziemnym. Także wszystko przed Wami. Przystąpimy do rozdania nagród i za zajęcie pierwszego miejsca w regatach o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic w kategorii Open dla Anny Bytkowskiej. Tak, nagroda Depor. Dyplom dla najmłodszego uczestnika naszych zawodów, dla Krzysztofa Sparneckiego, najmłodszego uczestnika w regatach o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic. Nagrody, nagroda. Żebyś wiedział stanąć z tej strony. Żebyś mógł wiesz. Tu będziesz mógł się ogrzać. Książka, dorączka i plecak.
Ona z kapot pana się zabierze. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce dla... Nataniela. Dla Nataniela Sikory. Za zajęcie trzeciego miejsca w 15 regatach opiekań prezydenta miasta Sawianic. Brawo! Tylko i nagrody, i nagrody. Książka do nauki. Gratulacje. Plecaczek. Jeden kamień też zegar. Będę jeszcze miał czym pochwalić. Taki jak rowerowy, tylko inny. Dyplom dla Anny Pętkowskiej za zajęcie drugiego miejsca w 15 regatach Okucha Prezydenta Miasta Bawianic. Tak, żeby ci nigdy nie był potrzebny, a żeby ci pomagał ten kolorowy prezent. I dyplom dla Aleksandra Ciemnoczołowskiego. Dobrze mu powiedziałem. Na zajęciu pierwszego miejsca w 15 regatach Okucha Prezydenta Miasta Bawianic. Pięknie. Proszę cię bardzo, puchar dla ciebie. Gratulacje, plecaczek. Musi zapakować. A masz godne miejsce, jakąś kołówkę ładną? Oczywiście. Już nie ma miejsc. Brawo, gratulujemy. Brawo. Dyplomy za uczestnictwo dla Zuzanny Kurgał. Ameni Pętkowskiej, Wiktorii Parys, Agaty Napieracz, Janety Mik, Alicja Krzykowska. Alicja. Alicja jest? Już pojechała. Łukasza, Łukasza Moskwina. Łukasza nie ma. Maksyma Mosiewicza. Huberta Janata, Olgierda Szumarowskiego, Kajetana Marciniaka, Klaudii Bana, Krzysztofa Janiaka, Kingi Łagiewskiej, Izabeli Mik. Izabela? Brawa dla wszystkich uczestników! I brawa dla organizatorów! Tak, dziękujemy bardzo panu prezydentowi za obecność, za to, że zaszczycił swoją obecnością nasze skromne zawody. Na razie skromne, ale tu będzie 20 jachtów pływało niedługo. Między innymi dzięki panu prezydentowi, dzięki szkółki, którą zbudujemy, hangarom, które tu powstaną, ognisko, zaplecze, które tam powstanie również dla nas wszystkich. Dziękujemy panu prezydencie jeszcze raz. Dziękuję za to, że tu, o, chodzi tam przy tym stoliku, chodzi architekt, który zaprojektuje architekturę, technologię. O tobie była mowa. Gdzie chodzi? Architekturę, technologię i funkcjonalność, i plan zagospodarowania, a inni projektanci zrobią też konstrukcję, całą budowlaną, stalową, no i oddadzą do użytku. Mam nadzieję, że już nie długo. Ja mogę tylko poza konkursem powiedzieć, że ostatnio miałem okazję oglądać w środek AZS-u Gdańsku Żeglarski i w porównaniu do tego, co jest proponowane przez naszych architektów tu w Pawianicach, to rzeczywiście będziemy mieli perełkę, którą będziemy się mogli szczycić. Bo szczerze mówiąc, Gdańsk nie powalił, jeśli chodzi o infrastrukturę żeglarską, mimo że jest nad samym morzem. W związku z tym jest o co walczyć. Mam nadzieję, że jeden z najładniejszych ośrodków w Polsce, a na pewno najładniejszy w Polsce centralnej. Wszystkiego dobrego, życzę miłego, spokojnego obiadu i odżywania się w tym domowym ognisku.